Podejmujemy tutaj dzisiejszy dzień, o czym my decydujemy się na to, żeby dzisiaj Twoje Słowo przenikało nas, zmieniało, docierało do głębi naszych dusz, żeby przemieniało nasze umysły. Duchu Święty, my decydujemy się na to, żeby Twoje Słowo czyniło nas w naszych duszach takimi, jak Ty, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Więc przyjaciele, tak, dzisiaj powiem o następnej rzeczy, związanej ściśle z fundamentem, czyli o powstaniu z martwych. I jeszcze raz przypominam list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 2 werset. Nauka o powstaniu z umarłych. To słowo powstanie to jest greckie słowo anastasis, które oznacza podniesienie czy też wzbudzenie ze snu. Ciekawe słowo, bo nie zawiera w sobie elementu śmierci. Śmierć w Grece to nekros. A tutaj nie ma nekros. Powstanie z martwych, ono określa podniesienie, wzbudzenie ze snu. I mimo tego, że zanim następuje słowo martwych, czyli ten nekros, to anastasis nekros, kiedy się to zestawia, oznacza kogoś nieżywego, ale niezupełnie. Oni tak to rozumieli. Jak zestawić anastasis i nekros, bo samo nekros oznacza, że ktoś jest martwy całkiem, że jest to śmierć ostateczna, koniec, kropka. Ale kiedy w Grece zestawiasz anastasis, czyli powstanie z tego nekros, to to już zmienia w ogóle postać rzeczy, bo te anastasis w pewnym sensie zamyka nekros do stanu niezupełnego, czyni ze śmierci rzecz niezupełną. Normalnie tutaj wśród ludzi w świecie panuje mentalność, że śmierć jest rzecz ostateczna. I taka jest mentalność ludzi. Tej mentalności się nie można dziwić i tej mentalności nie można zmienić. Żaden człowiek, który nie poznał realnie Jezusa Chrystusa, nie może intelektualnie przyjąć innej opcji niż takiej, że śmierć jest ostatecznością. Może mieć jakąś filozofię do tego, że jest jakaś reinkarnacja, że dzieją się jakieś rzeczy i sobie ludzie ratują się takimi rzeczami. Hindusi wierzą w to, że się schodzi potem na ziemię w postaci jakichś tam bytów, na które się zapracuje podczas życia tutaj na ziemi. Jesteś dobry, no to zejdziesz, będziesz jakąś fajną postacią. Jesteś niedobry, to będziesz jakąś mędą. Rozumiesz? I jakby tak wierzą, oni tak wierzą. Będziesz dobry, to będziesz królem. Będziesz niedobry, będziesz prostytutką. A jak będziesz jeszcze gorszy, to będziesz psem. A jak całkiem najgorszy, to będziesz pchłą na psie. No i to, tak się ludzie ratują, ponieważ potrzebują sobie jakoś pomóc w tym temacie śmierci. Bo śmierć zasadniczo jest ostatecznością. W każdej religii, która by nie była, to jest ostateczność. Nawet jeśli to są muzułmanie, którzy twierdzą, że gdzieś tam jest Bóg, który też wynagradza, czyli oni uznają, że gdzieś te dusze ludzi żyją, prawda? No to dla nich to jest jakby coś też ostatecznego. Nie ma jakby tutaj tematu, który ich jest w stanie przekonać. Oni wiedzą, że no dobrze, umieram, mogę umrzeć chwalebnie, dostanę jakąś tam nagrodę za to i tak dalej, prawda? Ale jest ta śmierć jako forma ostateczności. Jedynie w Piśmie Świętym te zestawienie anastasis i nekros daje nam bardzo jasne światło, tak? Że narodzony z Bożego Ducha człowiek umiera, ale niezupełnie. To jest niesamowite. I to jest sformułowanie powstanie z martwych, czyli
że w ogóle śmierć nie jest problemem. O. To śmierć to nie jest problem. To nie problematyczny temat. Wszyscy mówią, to problem jest śmierć. A chrześcijanie mówią, to nie problem. A święty Paweł, tak, w tym swoim takim uderzeniu apostolskim śmie mówić, śmierć to zysk. Się w ogóle opłaca. No to sorry, to w ogóle, no ten przechodzi już każdą granicę w ogóle możliwą. To może się opłaca umrzeć w ogóle. No sorry, no. Wiesz, opłaca się umrzeć. Te słowo zysk, w ogóle wiecie, to jest handlowe słowo, realnie odnoszące się do zarobienia. Paweł mówi w ogóle, umrzesz, to na tym zarobisz. Się lepiej opłaca umrzeć niż żyć. I on w pewnym momencie jeszcze wystartuje z takim tekstem do nich, w takim dylemacie jestem, bo nie wiem, czy mam umrzeć, iść do Pana, czy zostać z Wami i dalej Wam usługuję. To nie wiem. Się nie wiem na to zdecydować. No mówi, no bo tam się lepiej opłaca, no ale z Wami rzecz, no tutaj potrzeba zostać. No i tak walczy między tym, co dla niego lepsze w ogóle osobowo, a takim poczuciem obowiązku w ogóle, prawda? No to jest w ogóle taka, o czym to jest w ogóle mowa, no to można mówić, że się, no nie wiem, no opłaca się pojechać gdzieś albo wrócić, tak? Ale nie, że umrzeć czy nie umrzeć. Czyli w ogóle zauważcie, że chcę Wam pokazać bardzo ważną kwestię. Bóg chce nam zobrazować bardzo istotną rzecz, że od kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, tak? To śmierć przestała być dla Ciebie problemem. To nie jest problem. Nie dla Ciebie, bo w ogóle to jest problem. Rozumiecie? To w ogóle jest problem. Ale nie dla Ciebie. Ja zawsze mówię, że my jesteśmy narodem uprzywilejowanym. To nie ma tak, że my jesteśmy tacy sami. Ludzie mówią, ja jestem takim samym grzesznikiem, tylko zbawionym z łaski. Ja nie jestem grzesznikiem. Ja jestem sprawiedliwością Bożą. Ja nie jestem, ja byłem grzesznikiem. Byłem. Ja byłem, ja jestem inny gatunek dzisiaj. Od kiedy zamieszkał Jezus we mnie, to ja nie jestem grzesznikiem. A czy grzeszysz? A my czasem, mi się zdarza, to mnie nie czyni grzesznikiem. Okazuje się, że grzeszenie przez chrześcijanina nie czyni go grzesznikiem. Szok. Bóg cię nie widzi jako tego grzesznika. I tutaj widzimy, że w ogóle my jesteśmy inny gatunek. Ten gatunek ma w swojej filozofii anastazis nekros. Czyli w ogóle takie niekompletne umarcie. Bo tam umrzecie, ale nie do końca, mówi Bóg. Ja mówię, co to w ogóle nagle jest? Nauka o powstaniu z martwych. Bardzo ważna informacja dla nas. To jest fundament. Chcę Ci coś powiedzieć. Jeżeli nie będziesz bał się śmierci, nie będziesz bał się niczego. Pamiętaj, wszystkie lęki na świecie, wszystkie, a na dzisiaj sama tylko psychologia, ja nie poruszam innych rzeczy, sama psychologia wyodrębnia ponad 720 lęków. Rozumiecie? Lęków, które się leczy terapeutycznie. Tak? Wielu aktorów, którzy grają bohaterów, tak? Leczy się z różnorakich fobii. Rozumiecie? Ludzie, oglądamy ich w telewizji, widzimy, o, niesamowite rzeczy on odgrywa, ale ten facet na przykład, prawda? Boi się ciemności. Tak? I chodzi na terapię 20 lat. Inny się boi szczura. Tutaj gra niesamowitego bohatera, twardziel, macho, w ogóle, wiesz o co chodzi? A gość chodzi na terapię, bo on się szczura boi. Ale wszystkie lęki, małe i duże, tak? Teraz taki artykuł napiszę jeszcze, jak złapię chwilkę czasu, 7 lęków głównych w ogóle, bo to u nas problem jest 7 grzechów głównych. To 7 grzechów głównych to nie jest żaden problem, bo grzech nie jest problemem w ogóle. Bo grzech nad wami panował nie będzie, tak mówi słowo. To grzech to nie jest dla nas kłopot. Sprawę grzechu załatwił Jezus raz na zawsze. I teraz, natomiast co jest dla nas problemem? Lęk jest dla nas problemem. Bo chrześcijanin może być tak zalękniony, że nie potrafi żyć. Nie potrafi się zorganizować, zebrać do kupy, podjąć decyzji konstruktywnych. To lęk jest problem, ale wszystkie lęki na świecie, przyjaciele, biorą swój początek z lęku przed śmiercią. Kiedy ty wyeliminujesz ze swojej mentalności. I ja nie mówię, że ty nie wiesz, że jesteś osobą nieśmiertelną. Ja o tym w ogóle nie mówię. Ja mówię o tym, że twój umysł może tego nie przyswajać prawidłowo. Ty musisz przyswoić prawidłowo naukę o powstaniu z martwych. To musi być dla Ciebie tak jasne, jak 2 razy 2 jest 4.
Tak jak tabliczki mnożenia się uczy dziecko, że w nocy go obudzisz i on ma do stówy. I ono ma wiedzieć, ile to jest jakaś tam 7 razy 8. To ty musisz być przekonany o zmartwychwstaniu. Bo każdy chrześcijanin zasadniczo, jak go zapytasz, czy powstanie z martwych, no jasne, powstanę. Ale jak się przyglądasz na jego życie, to jego życie zaprzecza tej informacji. Bo on się w ogóle boi. Boi się ryzykować. Boi się służyć. Boi się decydować. Ludzie mówią, jak Pan da, jak Pan będzie chciał. Ja mówię, nie mieszaj Pana w swoje życie, bo słyszałeś takie nauczanie kiedyś? Coś się umarł. Pan ci dał wolną wolę. Tak? Ale twoje dysputy, jak Pan mnie poprowadzi, podprogowo są informacją taką. Boję się decydować w tej sprawie. Ja się boję. A wiesz, dlaczego się boisz? Bo się śmierci boisz. Bo się boisz śmierci. Bo nie rozumiesz, czym jest nauka o powstaniu zmartwych. Pierwszy list do Koryntian. 15-19. Pierwszy list do Koryntian 15-19 mówi tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Centrum chrześcijaństwa to zmartwychwstanie i panowanie. Zmartwychwstanie i panowanie. To jest centrum chrześcijaństwa. Bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. Bez zmartwychwstania nie funkcjonuje chrześcijaństwo. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, Paweł mówi tak, to nadal jesteście w grzechach swoich. I on w ogóle do nich mówi, bo on aluzyjnie, on takie aluzje im rzuca, w ogóle, żeby oni myśleli w ogóle, nie? Pod progową im podaje, mu takie, mówi, ludzie, centrum naszego życia to Chrystus zmartwychwstały. Oglądam sobie ostatnio program w telewizji o, słuchajcie, tym wybuchu elektrowni, która była w Czarnobylu. Wiele, wiele lat temu. I tam z kamerami, proszę ciebie, sobie wjechali ludzie i robią, okazuje się, że na terenie obecnego Czarnobyla, czyli tego terenu skażonego, mieszka tam, już nie pamiętam dzisiaj, nie pamiętam jakieś tam, ponad setka ludzi prawie, no. No sporo tam ludzi mieszka. No i oni robią wywiad z tymi ludźmi. Tam takie babunie mieszkają. Te babcie takie tam są tam, po 90 lat takie chodzą, wiecie tam. I słuchajcie, i jest akcja. U jednej babci robią wywiad i dwie babcie ją odwiedzają. No wszystko babunie takie, 9 dych, 9,5, w ogóle wiecie, takie babcie. Słuchajcie. Zdrowe jak kozice. Słuchajcie, i tam wchodzą i pozdrawiają się. Zgadnijcie, jak się pozdrawiają. Chrystus zmartwychwstał. W ogóle wiesz. Chrystus zmartwychwstał w ogóle. Ja tak patrzę. Pyta ta dziennikarka, pyta, mówi tak. Ile pani ma lat? A ona mówi 92. A mówi, a jak się pani trzyma? A dziękuję bardzo, dobrze. Mówi, i napije się, mówi. Naleweczkę wyjęła, kieliszeczek nalała, mówi. Pani redaktor sobie życzy i te dwie koleżanki z nią, proszę ciebie. Rozumiesz? A razem 300 lat się mają. Proszę ciebie. Po kielichu se nalały. Chrystus zmartwychwstał. Lub. A mówię, w ogóle o co kaman, nie? A one mówią, ale tu jest, pani sobie nie zdają sprawy, że to jest promieniowanie i w ogóle. A one mówią, nie, to tak nie do końca tam promieniowanie. A pani się nie boją, że będziecie chory? Nie, no mówię, jak ktoś wierzy, że będzie chory, to będzie chory. A ja mówię, w ogóle wiesz. Jakbym Ewangelię w ogóle słyszał, rozumiem, o to chodzi. Babunie se faluje po kieliszku, rozumiesz? Chrystus zmartwychwstał, tak? Każda po 90. Wszystkie wyluzowane i mówi, a co pani jedzą? A tu se na grzybki chodzimy. Na grzybki, na grzybki. W grzybach człowieku 200 lat się promieniowanie utrzymuje. A one se jedzą, jagódki, poziomki, grzybki, kurki hotują, jajeczka jedzą, rozumiesz, bimberek pędzą i po ponad dziewięć dychka. Człowieku, rozumiesz? Chrystus zmartwychwstał. Szuk. Chcę, żebyście zobaczyli bardzo ważną rzecz. Zmartwychwstanie jest w centrum chrześcijaństwa. Zmartwychwstanie.
Nauka o powstaniu z martwych jest czymś, co jest fundamentem naszego życia. Zmartwychwstanie, ono implikuje panowanie. Żeby panować w Chrystusie, to trzeba być pewnym zmartwychwstania. Jeżeli ty nie jesteś pewny, ja mówię pewny, wiesz co to jest pewność? Pewność to jest tak, że szpilki włożyć nie można. Nie można. To wtedy stajesz ze śmiercią twarzą w twarz i mówisz, co ty możesz mi zrobić? Przychodzi diabeł do twojego życia, a ty mówisz, co ty możesz mi zrobić? Zabiję cię, no weź, to zarobię. To zarobię. Do tego musimy dojść, ludzie. Jeżeli chcecie odnosić sukcesy w życiu, jeżeli chcecie szerzyć królestwo i być wzorem dla innych ludzi, jeżeli chcecie uwalniać realnie Bożą moc do życia własnego i życia innych ludzi, to nauka o zmartwychwstaniu musi być dla was fundamentalna. Trzy podstawowe zmartwychwstania, o których mówi Pismo. Ewangelia Marka 16:29 opisuje nam zmartwychwstanie Chrystusa. Jako pierwszy dał przykład. Posłuchajcie. Wiecie, czym się różni boss od przywódcy? Zasadniczo dwoma elementami. Boss wymaga i zastrasza. Przywódca, tak? Daje przykład i idzie pierwszy. To jest wielka różnica. Ja o tym dużo uczę liderów w ogóle. Co to znaczy być przywódcą? Przywódca daje przykład. Na przykład ktoś mówi, wiesz, u mnie ludzie w kościele tak nie za bardzo chcą głosić na ulicy. Ja mówię, czy ty głosisz na ulicy? Jeżeli ty głosisz na ulicy, to pociągniesz ludzi na ulicę. My z Agatą wychodziliśmy lata na ulicę. Sarcia siedziała malutka, zawinięta w jakieś ubranko, w kocyczek. Deszcz sypał, pod parasoleczką siedziała. A my głosiliśmy Chrystusa. Czasami nie było z nami nikogo. Byliśmy tylko we dwoje. Staliśmy w centrum Warszawy i głosiliśmy Chrystusa. Wiecie, dzisiaj już nie wychodzimy tak często na ulicę. Wiecie czemu? Bo kupa ludzi naszych wychodzi na ulicę. Daliśmy wzór. Nasi ludzie są na ulicach. Rozumiecie? Po całej Polsce dzisiaj nasi ludzie są na ulicach. My głosiliśmy wcześniej we dwoje. Dzisiaj głoszą masy ludzi już. Masy ludzi. Daliśmy przykład. Zawsze dawaliśmy przykład. Ja zawsze do ludzi, wiecie co mówię? Ja mówię, idźcie za mną. Ktoś mówi, ja za Chrystusem idę. Ja mówię, to idź i daj mi spokój. Moja prośba. Ale jak przyszedłeś do mnie, to chodź za mną. Dlaczego? Bo ja jestem człowiekiem, który jest postawiony na twojej drodze jako wzór Chrystusa. Tak? Chrystus we mnie. Ja tobie pokażę. Kiedyś pamiętam, dzwoni do mnie człowiek z jakimś pytaniem. Ja do niego mówię, pomogę tobie, ale warunek jest taki, że zgodzisz się na prowadzenie. On mówi, co to znaczy? To znaczy, mówię, że jeżeli ci powiem, żebyś robił pompki, to ty zapytasz ile, a nie dlaczego. A on mówi, ale ja tylko Boga słucham. Ja mówię, to zadzwoń do Boga. Znajdź ten numer Boga i zadzwoń do Boga, nie do mnie. Wiecie, ludzie, ale jak? Ja mówię, tak to. Widzisz, mówię, tak się stało, że Bóg mnie powołał, dał mnie telefon komórkowy, tak, i na abonament, a potem nauczył mnie umieścić go w internecie. Mówię, wiesz po co? Żeby mógł mówić do ciebie przeze mnie. Taki numer.
Bo jesteś na dzisiaj na tyle zaburzony, że go sam nie słyszysz prawidłowo. To się pojawiłem ja. Ja cię nauczę go słuchać, ja cię nauczę. Na razie chodź za mną. I to mówi prawdziwy lider w ogóle. Chodź za mną, kamale, ci pokażę kierunek. I potem ja takiego człowieka rozpędzam i on już leci, bo on wie, gdzie ma lecieć. Rozumiesz, o co chodzi? On już wyłapie azymut, wie już, jak w ogóle wchodzą, jak w tej duchowej skrzyni biegów wchodzą biegi. On już wie, jak i leci, tak? Ale zawsze się daje przykład. Co zrobił Jezus? Ewangelia Marka 16:29. Dał przykład! Co zrobił? Wstał z martwych. On nie przyszedł i nie powiedział, kochani, będzie dobrze, powstajecie z martwych. Nie. On umarł, a za 3 dni wstał z martwych. I mówi, jestem. Wiesz, co to znaczy? Jako pierwszy wstał z martwych. Jako pierwszy, zaznaczam, człowiek. 100% człowiek. Bo wiecie, że on się wyrzekł bóstwa na czas chodzenia po ziemi. Jezus Chrystus, chodząc po ziemi, był zwykłym człowiekiem wypełnionym Duchem Świętym. On, chodząc po ziemi, był człowiekiem, a nie Bogiem. On był Bogiem w istocie swojej, ale na czas chodzenia po ziemi wyrzekł się bóstwa. Był tutaj inkognito. Inkognito. Oglądaliście Książę i Żebrak? To takie coś było. Przebrał się za człowieka. Rozumiecie? Z pełnym uwarunkowaniem człowieka. I teraz tak. Jeżeli on jako pierwszy wstał z martwych, to otworzył nam drogę. I jako następni powstaną z martwych wszyscy, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha powstanie z martwych. Nie ma innej opcji. Rozumiecie? Jeżeli jesteś odrodzony z Bożego Ducha, to jesteś skazany na powstanie z martwych. Nie ma opcji, że nie powstaniesz z martwych. Śmierć nad tobą panować nie będzie, ponieważ śmierć nie zapanowała nad Jezusem Chrystusem. W tym miejscu, a może za chwilkę. I teraz tak, jak wygląda kolejność zmartwychwstania? Przede wszystkim gruntujemy w sobie to, że zmartwychwstanie już się dokonało. Kto pierwszy stał z martwych? Jezus Chrystus. Niezaprzeczalny fakt. On wstał z martwych. Niech to będzie w tobie umocowane, tak? Jak potężny jakiś filar. On wstał z martwych. Możesz sobie to powtarzać codziennie, tak jak te babcie w ogóle. Chrystus zmartwychwstał. Wstań z rano. Chrystus zmartwychwstał. Zobacz, jakiej saraczki dostanie diabeł. Już nawet nie mówię, żebyś ty dalej z tym szedł. Chrystus zmartwychwstał od rana. Chrystus zmartwychwstał. Znam taką jedną wspólnotę w Polsce, tak się pozdrawiają. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał. Oczywiście oni to się religią stało, tak? Ale to ciekawie brzmi. Osobiście wolę tego słuchać, niż tego halleluja. Tak jak ja się tam witają, proszę ciebie. Z tymi dziwnymi uśmiechami na twarzy. Więc osobiście wolę Chrystus zmartwychwstał, bo to przynajmniej ma znaczenie. Tak? To przynajmniej jest nowe przymierze, tak? Nowe przymierze. To przynajmniej mamy jakąś proklamację, tak? Jakąś proklamację. Za tym się nie ukryje demon. Za halleluja się ukryje. Rozumiesz? Może się ukryć. Kiedyś Lester Sumrall usługiwał i w pierwszym rzędzie siedziała taka pani starsza. I on co głosił, co powiedział, coś tam. Halleluja! Halleluja! I Duch Święty do niego mówi, weź tam zejdź, każ temu demonowi wyjść. A mówi, panie, jakiemu demonowi? No temu, co ci przeszkadza, halleluja, taki demon, mówi, tam siedzi, krzyczy. On mówi, o Boże, mówi, i tak w ogóle mam kontrowersyjną służbę, nigdy nie chciałem wypędzać demon. Dobrze, idź, bo ci będzie przeszkadzała. Rozumiesz? Jeszcze chciał to zbagatelizować, przez ciebie, coś jeszcze powiedział, no halleluja! Zszedł z tej kazalnicy, mówi, duchu, halleluja, wyjdź, ona i przestała gadać do końca spotkania. Do końca spotkania była cisza. Ale za Chrystus zmartwychwstał, nigdy nie będzie stał demon.
Bo diabeł się boi w ogóle myśli samej, że ktoś pokonał śmierć. Śmierć to największe oręże w ręku diabła. Największe oręże, rozumiecie? Najpotężniejszy miecz. Chrystus wytrącił miecz diabłu. Powstał z martwych. Ci, którzy umarli za czasów ziemskiego życia Jezusa i byli pochowani w pobliżu miejsca, gdzie umarł Jezus, wstali z martwych. Wiecie, co się stało? To nie było tak, że globalnie powstawali z martwych ludzie gdzieś tam w Izraelu. Absolutnie nie. Ale tam, gdzie była Golgota, chcę wam coś pokazać, o co tam chodziło. Istnieją w Biblii zapisy, tak, że widziano ludzi, którzy powstali z martwych. Co to była za sytuacja? Istnieją teologie mówiące o tym, że tam wszyscy wtedy powstawali z martwych, z grobów. To jest bzdura, to nie tak, to nie było tak. Ale w okręgu Golgoty, tam gdzie była Golgota, w ogóle jak ktoś z was był w Izraelu, czy tam będzie, to zobaczcie sobie, o co tam w ogóle chodzi. Tam są takie tereny, gdzie jest pełno cmentarzysk. I te cmentarzyska są w ogóle zgrupowane wokół różnych gór. Rozumiecie? I teraz to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, wywołało takie uderzenie Bożej mocy, że pewne osoby będące w grobach wstały z martwych. Rozumiecie, co to było? To nie było coś takiego, że to już nastąpiło zmartwychwstanie, bo też powstały potem teologie, potem legendy o tym powstawały w pierwszym kościele, to potem musieli apostołowie i prorocy odcinać, rozumiecie, różnymi listami, różnymi tekstami. Paweł musiał to robić. Przecież to, że on pisze do Teseloniczan, rozumiecie, że nie powstało zmartwychwstanie jeszcze i że jeszcze nie ma zmartwychwstania, bo wiecie, co zrobili Teseloniczanie, bo to jest najstarszy list Nowego Testamentu, list do Teseloniczan, pierwszy list do Teseloniczan. To jest najstarszy list. Tesaloniczanie ulegli pewnemu zwiedzeniu na podstawie tego, że pewne osoby wstały z martwych. Tam podczas śmierci Jezusa. Rozumiecie? Oni doszli do wniosku, że jeżeli jest tak silna moc, tak wielka moc, to Jezus zaraz wróci. I się położyli do góry kołami, przestali pracować, cokolwiek robić. I oni czekali. Stąd te Pawła zapisy. Kto nie pracuje, ten też niech nie je. No bo oni w ogóle leżeli. W ogóle co będziemy robić, jak Jezus zaraz przyjdzie? Może o 16, może o 17. Wiesz, Paweł mówi, zaraz, ale nie przyszedł jeszcze. A oni mówią, ale jak nie przyszedł, jak nam tutaj mówili, w ogóle, że taka była moc, że trupy wyszły z grobów, to może przyjść w każdej chwili. Paweł mówi, tak, ale do roboty na razie. Normalnie, życie prowadźcie, życie. Więc on ten list pisze tam do nich, tłumaczy im te rzeczy, rozumiecie, to były bardzo robocze listy. Dzisiaj to, co my uznajemy za takie niesamowicie święte listy, to wiesz, no Paweł pisał, bo musiał coś, tak jakby się mail na ciebie, no jak pisał. Mail świętego Artura do kościoła w Poznaniu. Ja maila tam wysyłam do kogoś na przykład. Pan Paweł by miał komputer, to by maile do nich pisał, rozumiesz? Po to, żeby problem jakiś rozwiązać, to rozumiecie, to po to było. Więc to zmartwychwstanie nie wykonało się wtedy, czyli widzimy Chrystusa, który umiera na krzyżu, ale ta moc tak jest potężna, że już pewne osoby tam, tak, z grobów wychodzą. To jest szok. My nie wiemy, co się z nimi stało później, bo to nie wiadomo. Bo to na pewno nie były... To trudno jest powiedzieć w ogóle, w jakich oni ciałach wstali, co tam się w ogóle wydarzyło. To rozumiecie, to są tylko nasze takie domysły. Ale coś się stało, że w ogóle zwłoki wstały. Że tam któryś szedł, proszę ciebie, jakiś sobie tam, wiesz, Żyd i nagle zobaczył wujka, co tam leżał już 50 lat. Proszę ciebie, wuje, hallo. Człowiek on się wywrócił do góry kołami. No jak, rozumiesz, to czujesz? Ci wujek umarł 50 lat temu, raptem ty stajesz, w ogóle nic nie wiesz o Nowym Przymierzu, nic nie wiesz jeszcze. Jeszcze Duch Święty nie stąpił, jeszcze ludzie się nie nawracają, a to człowieku wujek zasuwa, człowieku główną arterią, człowieku jerozolimy. Ty, my się masz, co u ciebie. Czur, rozumiesz? No to był szok. Ale musiało być to tak silne, że zaczęto o tym opowiadać w ogóle. Oni zaczęli mówić o tym, tak? Stąd w ogóle powstały różne historie później. Ale widzimy potężne działanie Bożej mocy. Widzimy ingerencję. Wiecie, o co wam chcę pokazać? Ingerencję Boga. Śmierć to nie jest problem. W ogóle śmierć to nie kłopot.
Weź sobie włącz, jak wyglądają pogrzeby w Nowym Orleanie. Od razu ci się zrobi lepiej w ogóle. Jak wierzący ludzie chowają, człowieku, trąby, człowieku, idą, człowieku, trumna tylko odskakuje, proszę, by jedna wielka impreza. Dlaczego? Bo ciocia odeszła do Pana. Tak? A u nas załamanie jak dach sołtysa, czeka, ktoś umrze. Tak? A tam ciocia do Pana odeszła, no to co? To Baal! Bo śmierć nie jest problemem. Chcę, żeby ten fundament w twoim życiu, tak, zepchnął mentalność śmierci do piwnicy. Ty nie możesz żyć, tak, w przeświadczeniu, że śmierć to coś istotnego. Rozumiesz, o co tu chodzi? To jest fundament. Fundament. I teraz tak. Chcę powiedzieć, zanim zacznę mówić dalej, o pewnym zagadnieniu, które jest mało zrozumiałe dla ludzi, bo ludzie mnie często pytają, co zatem się stało z ludźmi, którzy umarli przed Jezusem? Co to było za zjawisko? Ja chcę kilka rzeczy o tym powiedzieć, żebyście mieli tą rzecz wyjaśnioną. Co to jest Szeol? Jak czytacie w Biblii o Szeolu. Szeol to miejsce przebywania zmarłych przed zmartwychwstaniem Jezusa. To było to miejsce. Zaznaczam było, a zaraz wyjaśnię dlaczego. Szeol to było miejsce przebywania wszystkich zmarłych przed zmartwychwstaniem Jezusa. Popularnie to miejsce było zwane krainą śmierci. Ale oryginalnie ono nazywało się Szeol. Nam się tam tłumaczy, bo piekło to jest w ogóle dziwna nazwa. To nie wiem, co to za nazwa jest. No ale to pomijając. To się mówi, ja też jej używam, bo to najpopularniej się mówi do nieba albo do piekła. Nie? Więc też tego używam. Natomiast jest to w ogóle słowo nie odnajdujące w ogóle swojego miejsca, w ogóle w Piśmie Świętym nawet. To nie wiadomo, co to jest te piekło. Nie? To tak wymyślono. Generalnie Szeol, czyli kraina śmierci, to było miejsce, tak, w którym przebywały duchy i dusze ludzi, wszystkich, przed zmartwychwstaniem Jezusa. Tylko że ów Szeol był podzielony na dwie części. I o tym jest opisane w jednej z Ewangelii, kiedy jest przypowieść o Łazarzu i bogaczu. Czyli Szeol jest podzielony na dwie części w tamtym czasie. Tak? Jedna część, tak, jest zwana już doraźnie krainą śmierci, w tym Szeolu. Tak? Druga część zwana jest rajem. Co to był raj? Raj to była część Szeolu. I teraz o co chodzi? W krainie śmierci przebywali ci, którzy byli niesprawiedliwi według sprawiedliwości ludzkiej. Źli ludzie. Źli ludzie. Ludzie bezbożni, tylko na tamten sposób rozumienia. Pamiętajmy, Jezusa jeszcze nie ma na ziemi. Jezus jeszcze nie wstał z martwych, w ogóle się nie pojawił, ale cała ta historia się dzieje, tak? Natomiast w tej drugiej części Szeolu, w raju, są duchy i dusze ludzi, którzy byli sprawiedliwi po ludzku. Tam siedzi Abraham, Mojżesz, Joel, cała ekipa, proszę Ciebie, Boża, tutaj siedzi, w tej dziurze, tak? Ale jest to też dziura. Jest to część piwnicy. Nie ma nikogo w niebie jeszcze. Nie ma nikogo. Tak się dzieje do tamtego momentu. Dlatego też czytamy w liście Piotra, prawda, że Jezus po śmierci głosi do duchów będących w więzieniu. Co on w ogóle robił, ten Jezus? Wiecie, co on robił? On zrobił jedyną i niepowtarzalną rzecz. Zszedł do owego Szeolu. Czyli to, co mówią, że do piekła. Tak, to się mówi, do piekła. On do Szeolu zszedł, do krainy śmierci i on tam głosił Ewangelię. Zarówno tym niesprawiedliwym, jak i tym sprawiedliwym. Sprawiedliwi przyjęli go wszyscy, bo oni czekali na Mesjasza podświadomie. Każdy z nich, Abraham, Mojżesz, Izaak, Jakub, rozumiecie? Oni jeszcze nie wiedzieli, o co Kaman, ale oni czekali podświadomie na Mesjasza. Oni nie byli odrodzeni duchowo, ale oni byli sprawiedliwi, oczekujący, szukający. Ale Jezus też głosił tym, którzy byli w krainie śmierci, tym złym,
I tam też niektórzy z nich się narodzili z Bożego Ducha wtedy. I On zabrał ich do raju. I potem, kiedy On zmartwychwstał, tak? To cały raj wszedł do nieba. To zostało podniesione jak na wielkim podnośniku. Stąd On mówi do tego człowieka, który wisi obok na krzyżu, do tego złoczyńcy, tego złodzieja, jeszcze dziś będziesz ze mną gdzie? W raju. Bo raj już zaraz, za 3 dni, równo odliczone jak dni najemnika, miał być podniesiony do nieba i wejść w obecność Bożą. I została tylko kraina śmierci, popularnie zwana piekłem dzisiaj. Tak? I tam już nie ma nic do roboty. Tam się już idzie i koniec, jak ktoś się nie rodził. Bo dzisiaj to jest zupełnie inna koniunkcja duchowa. Ja muszę wam o tym powiedzieć, żebyście mieli dokładne rozróżnienie, że wam nikt nie ścielił, co było kiedyś. Tak właśnie było kiedyś. Tak było, a dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest niebo i kraina śmierci, czyli piekło, jak chcemy je tak nazywać, jak nam tak pasuje. To nie ma znaczenia, bo i tak tam nie idziemy. Często ludzie mówią, czemu nie nauczasz o pewnych rzeczach? Ja mówię, bo mnie gówno obchodzą. I ciebie też powinny. Na przykład mówi, tak mało mówisz o wielkim ucisku. Ja mówię, bo mnie tam nie będzie. Co mnie to obchodzi? Gdzie będzie piętno bestii? Czy tu? Czy tu? Ja nie będę miał piętna bestii. Ani tu, ani tu. Tak? Bo ja... Jeżeli się skończy mój żywot, tak? I jeszcze nie wróci Pan Jezusik, tak? To się zawijam tam, a nie tam. Amen. Rozumiesz? I w ogóle się nie będę interesował, co się dzieje na tym chorym globie. A potem na głos szofaru dostanę nowe ciałko, tak? Ale nie będę Ci o tym mówił, bo będę o tym mówił jutro. Szeol to miejsce przebywania zmarłych przed zmartwychwstaniem Jezusa. Z Szeolu można było być wyciągniętym. Szeol, tak jak powiedziałem, dzielił się na raj i krainę śmierci. Te rzeczy mamy opisane w księdze Amosa 9:2. Te rzeczy mamy opisane w Ewangelii Łukasza 16:22-26. Tak. Łukasz 16:22-26. Poczytajcie sobie o zmartwychwstaniu Jezusa. Zagłębijcie się. Widzicie też w liście Piotra, już nie pamiętam w którym miejscu, ale sobie poczytajcie, kiedy w liście Piotra jest napisane o tym, w którymś z listów Piotra, jak Jezus tam przebywa i głosi więźniom. I teraz kolejność zmartwychwstania wygląda w ten sposób, że tak naprawdę widzimy jako pierwszych zmartwychwstałych ludzi po Jezusie, tych, którzy byli w tych grobach wokół krzyża Golgoty. No ale jest to częściowa rzecz. I tak naprawdę nie dotyczy czegoś, co my dzisiaj rozumiemy jako globalny temat zmartwychwstania. A więc, pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-16 to jest coś, co nas interesuje teraz. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-16. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności to do tych, którzy zasnęli. Co ciekawe, w ogóle nie mówi umarli. Paweł przestaje używać sformułowania umarli. Czyli te słowo anastazis, nekros, tak? Zaczyna być przez Pawła jakby połączone i używa sobie słowa, no usnęli bracia. Nie umarli wcale. A nie chcę, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Kto nie ma nadziei? Ci, którzy nie oddali życia Jezusowi. Oni nadziei nie mają. Tak? Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie w Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Kto pierwszy powstanie z martwych? Kto? Ci, którzy umarli w Chrystusie. Oni pierwsi. To będzie pierwsza część, tak? Wielkiego powrotu Kościoła. Pierwsza część. Czyli ci ludzie, którzy są dzisiaj w niebie, ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha i umarli, tak? Jak Paweł mówi, zasnęli i dzisiaj ich duchy i dusze są w niebie, to ci umarli, ci zaśnięci, jako pierwsi powstaną z martwych. Będzie zew. Tutaj jest opisane, że nie trąba Boża. Jakkolwiek to nazywamy, następuje jakiś moment, w którym to się rozpoczyna. Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy to się rozpocznie. Rozumiecie? Ale coś się rozpoczyna. I jako pierwsi z krańców nieba, bo w ogóle niebo musicie widzieć jako rzeczywistość pewną, jako pewien wymiar. Niebo to nie jest, nie wiem, po prostu jakieś... Nie, jak, niektórzy to nie wiem, jak sobie wyobrażają niebo, nie wiem, człowieku, że my sobie skaczemy z chmurek i innych, to tam tak nie ma, to jest normalne życie. Życie, które dla nas jest nie, jakby nie do ogarnięcia naszym umysłem. Tam się żyje w ogóle. Tam się żyje. To jest pewien wymiar. To najlepiej to dają filmy science fiction w ogóle. Tam jest wymiar inny. Wymiar. Nasze psychiki połączone w jedno już z naszymi duchami funkcjonują tam bez ciała. Szok. Szok. Tam się tak żyje. Tam jest takie miejsce, gdzie tych ciał nie potrzeba teraz. To się jakoś tak utrzymuje. Tak? Tu się na ziemi nie ma prawa to utrzymać. Tu na ziemi potrzebujemy ciało. Dlaczego ja taki duży nacisk kładę na to, żeby chrześcijanie dbali o siebie? Ja mówię, dbajcie o siebie, bo jak się wam wykończy ciało, to pójdziecie do nieba i koniec. I możesz iść do nieba, proszę ciebie, tak? Za szybko. Za szybko. Tylko z jakiego powodu? Bo ciałko sobie wykończysz. Zużyjesz po prostu materiał, który cię trzyma na ziemi. Ciało to jest element, który cię trzyma na ziemi. Bez ciała na ziemi się nie działa. Bez ciała się nie działa. To się nawet rymuje. Nie można na ziemi funkcjonować, ale tam w niebie można funkcjonować bez ciała. Tam jest ciało niepotrzebne. Rozumiecie? Jezus mówi, że On nawet tam nie będzie jadł i pił. W ogóle tam się nie je i nie pije dzisiaj. Rozumiecie? Czyli tam się nie karmi fizyczności, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Nie ma takiej potrzeby. Ale jest to rzeczywistość pewna. Zupełnie jakby odrębna, inna. Nie można jej sobie wyobrazić. Po prostu. I teraz tak. Czyli ci, którzy umarli w Chrystusie, oni zostają pierwsi wezwani. Gdzie to się dzieje? W miejscu, które jest zwane w Biblii na obłokach. Czyli jest to już część ziemi, jest to część atmosfery ziemskiej, tak? Ale nie jest to na ziemi. I pierwsi w to miejsce środka zostają wezwani ci stamtąd. Kiedy oni zostają wezwani, w tym momencie otrzymują w sposób natychmiastowy i automatyczny nowe ciało. I w tym nowym ciele, tak, stoją przed Jezusem. I teraz posłuchajcie, a co się dzieje na ziemi w tym momencie? Zaczyna się transport, czyli porwanie Kościoła. Czyli tamci są wezwani jako pierwsi, zatrzymują się w pół drogi, tak, a na ziemi zaczyna się transport, porwanie Kościoła. I ludzie, którzy zostają na ziemi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha tutaj, tak, w momencie oderwania się od samej gleby, zanim docierają do chmur, są natychmiast przemieniani. Czyli nie tracą ciał, tylko ich fizyczne ciała są przemienione w uwielbione. I razem te dwie ekipy stają na obłokach z Chrystusem. I to jest początek. Rozumiecie, co to jest? To jest taki klimat. Chcę, żebyście umieli to zobaczyć. I wiecie co? I chcę, żebyście na to czekali. Chcę, żebyście tym żyli. Nieważne, czy zostaniesz wezwany przez tą trąbę, bo to będzie jeden dźwięk trąby.
Ta trąba będzie słyszana w krańcach nieba i na krańcu ziemi. Na krańcach nieba zostaną ogarniani święci i sprowadzani do miejsca środka. Z ziemi nastąpi porwanie Kościoła i wszyscy narodzeni z Bożego Ducha zostaną porwani w to samo miejsce. I wszyscy się w uwielbionych ciałach spotkają tam pod jurysdykcją Jezusa. Rozumiecie? I to się nazywa pierwsze zmartwychwstanie. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I wiecie, co się potem zaczyna dziać? Ten uwielbiony Kościół schodzi na ziemię i zaczyna się kocioł. I to się nazywa powrót Jezusa. Bo powrót Jezusa na ziemię będzie już z Kościołem. On pierwszy będzie wywalał drzwi Jerozolimy. A ty za nim. Bez względu na to, czy umrzesz wcześniej i zostaniesz wezwany z krańców nieba, czy zostaniesz porywany z ziemi, nie ma żadnego znaczenia. Będziesz posiadał takie samo uwielbione ciało. Czy z nieba, czy z ziemi. Tam przez jakiś czas będziesz bez ciała. Tu przez jakiś czas jeszcze chodzisz w tym ciele, które masz. Rozumiesz? Ale w momencie, kiedy następuje powrót Pana, następuje też zjednoczenie Kościoła niebiańskiego i ziemskiego w uwielbionych ciałach i cała ekipa schodzi na dół. Rozumiecie? To jest to. I chcę, żebyś na to czekał. Chcę, żebyś o tym myślał. Chcę, żebyś o tym marzył. Chcę, żeby to ci się śniło. Jak zaczniesz te rzeczy rozważać, zaczniesz o nich rozmyślać, to różne sprawy, które dzisiaj wydają ci się problemami, prysną jak bańka mydlana. Diabeł będzie przychodził i mówi, masz problem, a ty powiesz, ty mędo społeczna, ty masz problem. To ty masz problem, ty nawet nie wiesz, co ja wiem. Ty nie wiesz, jaki jest mój los. Chcę, żebyś to obejrzał. Przede wszystkim położywszy ten fundament, problemy będą miały inny wymiar. Inaczej je zobaczysz. Inaczej zobaczysz te rzeczy. Inaczej będziesz oglądał pieniądze, inaczej będziesz oglądał relacje, inaczej będziesz oglądał każdy aspekt życia. Śmierć przestaje być problemem, to wiele problemów traci moc. Bo śmierć jest źródłem problemu. Ludzie mówią, o, ktoś umiera. No to co? Smith Wigglesworth wskrzesił swoją żonę raz. Umarła znów. Wskrzesił ją drugi raz. I ona do niego mówi, Smith, nie rób tego więcej. To był wariant. Żona leżała martwa. Jak on tam wparował, złapał ją, złapał za gardło tego trupa pod ścianę i krzyczał jej prosto w twarz, wstawaj w imieniu Jezusa, wstawaj! I dwie takie akcje jej wywalił. I ona po drugiej akcji powiedziała, Smith, nigdy więcej tego nie rób. Rozumiesz, o co tu chodzi? Bo ona już dotknęła tego, co było tam. I coś ci powiem. Jak ktoś zaczyna jeść soczysty stek, to na pewno nie sięgnie po fast food. Nigdy już nie zje żadnych śmierdzących rzeczy. Jak ktoś dotknie sfery nieba, to już nie chce dotykać sfery ziemi. To proste. Jeżeli śmierć przestanie dla ciebie być problemem, to sfera ziemska przestanie emanować szereg problemów, rozumiesz? To w ogóle przestanie cię dotyczyć. Dlatego to jest fundament, to o czym mówię. Diabeł będzie ci przynosił problemy, bo on przynosi, bo ma taki zawód. Rozumiesz? Bo to bydle z zawodu, człowieku. Takie coś, takie no to kretyn w ogóle człowieku z usposobienia, to w ogóle jest nie do okiełznania debil. To nie można w ogóle tego ogarnąć, rozumiesz o co chodzi? To nie ma na to sposobu, nie ma! Tego się, to nie jest produkt zbawiony, to nie jest produkt, który się uświęca. Ten produkt po prostu, to jest, wiesz co to jest w ogóle za postać? To jest postać, która używa 100% umysłu, rozumiecie? A jest psychopatą. Wiesz co to w ogóle jest? Ja znam sporo psychopatów. Siedziałem przez tyle lat w więzieniu. Poznałem psychopatów. Znam takiego jednego psychopatę, miał 142 IQ. Zabił już 4 osoby. Człowieku, w 79 roku zgwałcił kobietę i wyciął jej narządy rodne z bitą butelką po winie. Rozumiesz?
dostał karę śmierci. Ale był, pamiętaj, 142 IQ. Zawożą go do więzienia. Siedzi przez 2 lata, tak? Dostaje karę śmierci w tamtym czasie. Tak? Ale się dowiaduje, tak? Że jeżeli zabije kogoś znowu, to nie będą go mogli powiesić. Bo będą musieli przeprowadzić kolejny proces. Natychmiast dusi więźnia w celi. Zabił więźnia w celi. Drugi proces trwał kilka lat. Zawieźli go na badania psychiatryczne. Na badaniach psychiatrycznych udusił strażnika, sanitariusza. Dostał artykuł 25, paragraf 1. Niezdolny do odbywania więzienia, wypuścili go na wolność. Znałem go osobiście. 140, tak, 25.1, stare, dzisiaj już nie ma tego. Wyszedł na wolność. Odsiedział 8 lat. Zabił 3 osoby. Rozumiecie? Szok. To jest psychopata. Szatan taki jest. Szatan. Szatan. Rozumiesz, co to jest? I pamiętaj, wiecie, jak zginął ten mój znajomy? Będąc już starym człowiekiem, tak? Cały czas utrzymywała się w nim potrzeba gwałcenia. I postanowił znowu zgwałcić jakąś kobietę. Tylko trafił na młodą. Tak? Kiedy chciał ją zgwałcić. Wzięła siekierę, wbiła mu w głowę. Pamiętaj, psychopatę trzeba zatłuc. Psychopacie nie przetłumaczysz nic. Zrozumcie, diabłu się nic nie przetłumaczy. Tak? Jego trzeba co? Zdeptać. Zdeptać jak psa. Dlatego jest napisane, że on jest pod waszymi czym? Co? Stopami. Się depcze, go depcze. Tak się traktuje diabła. Nie dyskutuje się z nim, nie rozmawia się z nim, nie szanuje się go. Rozumiesz, o co chodzi? Traktuje się go jak świnie, jak ostatnią świnię. Tak? I teraz on będzie przynosił ci, bo to jest cały on, on będzie ci przynosił problemy, tylko że jeżeli ty już jesteś ugruntowany w temacie powstania zmartwych, tak? To ty mówisz, zaraz, ale spoko, psychopato, weź, co ty mówisz do mnie? Z czym przyszedłeś dziś? I on mówi, no zobacz, wcale nie jesteś taka atrakcyjna, jak myślałaś. A ty w ogóle wiesz, że jest zmartwychwstanie. Ja się pytam, gdzie jest miejsce twoich kompleksów teraz? Gdzie jest, czy jestem za gruba, czy za chuda? Czy ja mam brew, proszę ciebie, taką czy inną? Patrzysz w lustro, proszę ciebie, diabeł cię oskarża, a ty w ogóle wiesz, że jest zmartwychwstanie. Ty. I patrzysz na siebie i mówisz, nie no, w ogóle weź. No ale weź, rzuć coś jeszcze. Wiesz, o co chodzi? No zobacz, wcale nie jesteś taka fajna, weź, zobacz, tutaj ten mąż z litości z tobą jest w ogóle, wie. Ino by miał nie raz w ogóle, wiesz, ale się lituje nad tobą, bo jest wierzący, wiesz, nie? I w ogóle, wiesz, a ty wiesz, że jest zmartwychwstanie. Wiesz, że jest ma... W ogóle nie rusza cię to. Nie rusza cię. Nie rusza cię. Mówi, co ty mówisz do mnie? Połóż ten fundament. Zobaczysz, co się stanie. Przyjaciele, chcę wrócić na chwilę do tematu wielkiego ucisku. Po porwaniu kościoła, tak? Na ziemi zacznie się wielki ucisk. Zarówno ci wezwani z nieba, jak ci porwani z ziemi będą przez mniej więcej okres 3,5 roku przebywać, tak? Atmosferze, poruszając się ponad ziemią, nie będą dotykać tej sfery. Bibliści twierdzą, że te miejsce atmosfery to jest kraniec nieba. Oni tak to nazywają. Ja nie chcę w to wchodzić za głęboko, bo my nie mamy na to czasu. Generalnie nikt z nas nie będzie w wielkim ucisku. Wielki ucisk rozpoczyna się w momencie, ja będę też o tym jutro wspominał więcej, rozpoczyna się w momencie, kiedy Kościół jest zabrany z ziemi. Już na ziemi nie ma Kościoła i zgadnijcie, kogo nie ma na ziemi? Ducha Świętego. Bo się zabrał z Kościołem. I wiecie, co zaczyna się na ziemi? W ogóle uważam, że nikt z nas nie ma bladego pojęcia, co to znaczy życie na ziemi bez Ducha Świętego. Na ziemi Duch Święty zawsze był, jeżeli nie w tej postaci, w której teraz, prawda, czyli że jest od czasu Pięćdziesiątnicy przez cały czas, tak? To był jako forma ingerencji. Od początku
ziemi Duch Święty ingerował w ziemię. To Duch Święty powołał tą ziemię, On ją zbudował, ożywił, stworzył. Bóg, Duch Święty. I teraz wyobraźcie sobie, że z ziemi zostaje zabrany Kościół i zabiera się Duch Święty. Na ziemi nie było takich rzeczy, jak będą w wielkim ucisku jeszcze nigdy. Zrozumcie. Stąd te opisy w Apokalipsie. Jakie rzeczy będą się działy. My dzisiaj sobie ciężko mamy wyobrazić, że ktoś idzie do pracy. Prawda? I że na przykład mówią tak, przepraszam, pierwsze pytanie. Czy wierzy Pan w Boga? I ty mówisz, bo chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Podczas wielkiego ucisku ludzie dalej będą szukać Boga. To nie będzie tak, że na ziemi nie będzie ludzi, którzy szukają Boga. Ale sytuacja na ziemi podczas wielkiego ucisku, jeżeli chodzi o szukanie Boga, będzie sytuacją nieco zbliżoną do sytuacji ze Starego Testamentu. Czyli na ziemi nie będzie Ducha Świętego, a więc nikt nie będzie przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, tak? Ale ludzie będą szukać Boga i będą w naturalny sposób opowiadać się za Bogiem. I to ci są opisani jako sprawiedliwi, bo oni potem dołączą do Kościoła. To są ci, którzy są zabijani za to, tak, że szukali Boga i że się przyznawali do Boga. To ci będą umierać z głodu, rozumiecie? To ci będą niszczeni, to oni. Bo Kościoła już nie ma. Kościół już jest tam. Tam już jest cała ekipa nasza. Ale ci tutaj dalej szukają Boga. Różni ludzie. Jedni szukają, inni nie. Ci, którzy szukają, tak? Oni są szykanowani. Nie mogą sprzedawać, ani kupować. Rozumiecie? Ludzie są też zaczipowani. Ten człowiek podczas wielkiego ucisku, który będzie się opowiadał za Bogiem, będzie mówił o Jezusie, będzie mówił, ja jestem wierzący, tak? Ten człowiek nie otrzyma chipu. Czy też chipa, nie wiem jak się mówi. Chipu chyba. Chipa. A chip będzie, wiecie do czego potrzebny? Żeby kupić cokolwiek i cokolwiek sprzedać. Nie kupisz bułki bez chipa. Żebyś mógł kupić sobie bułkę w czasie wielkiego ucisku, będziesz musiał przejechać swoją rączką, główką czy czymś tam, prąd ciebie po czytniku. Rozumiesz? Chip to nie będzie, ludzie mówią, 666 to będzie jakiś, ja mówię, człowieku, to będą chipy, to będą jak karty wszczepione w skórę, człowieku, to będzie w ogóle, to nie będzie, to będzie raczej wyglądało jak science fiction. Idziesz do sklepu, pro ciebie, tak, będziesz przechodził przez bramkę, jeżeli ty nie jesteś zaczipowany, to ty nic nie kupisz, jak nic nie kupisz, tak, to będziesz umierał z głodu. To już się chipują. Rozumiesz, no ale nie w ten sposób. Ale już to się dzieje, bo to już jest modne dzisiaj. Dzisiaj już jest modne mieć wszczepioną w skórę kartę, kod od karty kredytowej, człowieku, wiesz. To już w ogóle się dzisiaj dzieje, że masz konto w banku i masz chip włożony na ciebie i nie masz karty, tylko w ogóle masz to w ręku albo gdzieś. To już dziś jest. Te rzeczy będą w ten sposób wyglądały, tylko że my nie będziemy w wielkim ucisku. Posłuchajcie, nie słuchajcie tych dziwnych nauczań, które was będą straszyć. Dzisiaj straszą. Mówią, zbierajcie konserwy. Prorocy straszą z różnych ruchów. Uwaga! I bo... Sześć księżyców, sześć. Wszystkie czerwone. Czerwone. Ja już nie wiem, ile końców świata przeżyłem. Ostatnio zapomniałem o końcu świata. Nie, 15, ale 4 chyba. Ostatnim zapomniałem, bo miałem ewangelizację akurat. Ktoś popatrzy od. Ktoś mówi, ty wiesz, że to mówi koniec. Ja mówię, widzisz, zapomniałem. Szedłem głosić Chrystusa, żeby się ludzie nawracali. Tak mnie umknęło. Rozumiesz? Już księżyce, już takie, już inne prąd ciebie. Nie będzie cię tu. Nie bój się. W ogóle nie bój się. W ogóle niczego się nie bój. Nie masz czego się bać. Śmierć nad tobą nie panuje. Nie będziesz w żadnym wielkim ucisku. Miej wywalone na chipy i nie chipy. Nie interesuj się tym w ogóle całym interesem. Wiesz, jak łatwo jest wtedy żyć? Wiesz, jak łatwo jest głosić Chrystusa? Zamiast się zajmować, proszę ciebie, czy meteor spadnie na mnie, czy nie spadnie. Ja też, jak nie rozumiałem nauki o zmartwychwstaniu, tak? To ja cały czas żyłem w dylematach. Będzie wojna nuklearna, nie będzie wojny nuklearnej. To spadnie, czy tamto spadnie. I kiedyś w ogóle jak przyjąłem tą naukę, czytam Biblię, Biblii słowo, które czytałem wiele razy.
Wiecie, jak to wspomocniało? Nigdy na ziemi nie ustanie siew ani zbiór. Popatrzyłem na to słowo. O Boże, mówię. To znaczy, że nie będzie wojny nuklearnej. Mówię. Nic się nie wydarzy. Do końca będzie siew i zbiór. To nie ja napisałem do Biblii, zaznaczam. To nie jest obietnica, którą ja składałem. Bóg to obiecał. Powiem wam, co tą ziemię trafi. Trafi ją szlak, kiedy ona się będzie miała kończyć. Tak? I teraz tak. Widzimy, że pierwsi powstają z martwych ci, którzy byli już w niebie, którzy umarli w Chrystusie. Następnie widzimy porwanie Kościoła. Tak? I następnie powstają z martwych ci, którzy podczas wielkiego ucisku nawracają się do Boga i żyją w wierze w Niego. Czyli widzimy, że oni dołączają. Tak? Że ta ekipa dołącza. Czyli ona dobija do tematu Kościoła. Tak naprawdę, kiedyś też pytałem Boga, mówię, Panie, dlaczego jest ten czas oczekiwania? Dlaczego to wszystko się dzieje? Przecież jak już mamy te nowe ciało, już jesteśmy tam z Tobą, już czekamy, jesteśmy przy samych drzwiach, już się witamy z gąską, to już byśmy mogli tam zjechać w ogóle. I na co to w ogóle tam z tym wielkim uciskiem? I wiesz, i znowu dociera do mnie słowo, tak? Tak? Aby liczba sprawiedliwych była dopełniona. Bo ci podczas wielkiego ucisku są kolejni ludzie, którzy też jeszcze się nawracają. Oni na innych zasadach. Oni dopiero dotykają Chrystusa, kiedy kiedy giną. Rozumiecie? Ale oni wtedy zaczynają być dołączeni. To jest przedziwne. To jest coś, co dzisiaj się nie przeżywa. Dzisiaj musisz tu się narodzić z Bożego Ducha. Tutaj wielokrotnie ci ludzie jeszcze będą w różnych dylematach. Oni nie będą tak nawróceni jak my dzisiaj, tak znający Boga. Bo w żadnym z nich nie będzie Ducha Świętego. Ale oni skorzystają, tak, ze zbawienia w innej formule. Bo Chrystus cały czas będzie czekał. Będzie czekał. I ci, którzy o Nim marzyli, ci, którzy Go pragnęli, ci Go rozpoznali. I oni się z Nim spotkają tam, gdzie już ekipa nieba i ekipa ziemi jest zebrana w jedną całość. I teraz objawienie Jana, 11 rozdział, najpierw sobie zobaczymy, bo tu się kończy zmartwychwstanie wierzących. Objawienie Jana, 11 rozdział, Apokalipsa Jana, 11 rozdział. Przeczytamy, 9 werset. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. I czytamy 11 werset. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na swoje nogi i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I patrzymy na 22 werset. Tylko... Czy 12? Zaraz zobaczę. Tak, 12 wyjść drugi. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich: wstąpcie tutaj, i wstąpili do nieba w obłoku. Nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I 20 rozdział 4-6. I widziałem trony, usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokoru zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą przez 1000 lat. Czyli my widzimy, że na tych ludziach, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, kończy się zmartwychwstanie ludzi wierzących. I teraz co się zaczyna? Zaczyna się 1000-letnie królestwo. Inni z martwych, nie wstają z martwych jeszcze, pamiętajmy.
Czyli pierwszy ruch zmartwychwstania to są ludzie wierzący. Potem następuje, tak? Tysiącletnie królestwo. Co to jest tysiącletnie królestwo? To jest to, że ta cała ekipa wraz z Jezusem wraca na ziemię. I następuje na tej ziemi tak zwane milenium, czyli tysiącletnie panowanie Jezusa i Kościoła. Tutaj na tej ziemi. Tutaj następują przeciwne rzeczy. Zaczynają być rozprowadzane rządy Kościoła po całej ziemi. Rozumiecie? Tu się zaczyna coś przedziwnego. My nie mamy teraz czasu, żeby też o tym rozmawiać, ale, bo ja chcę się skupić na zmartwychwstaniu. Natomiast kiedy kończy się czas tysiącletniego królestwa, a ten czas kończy się wielką walką, bo na czas tysiącletniego królestwa szatan i demony są zdezaktywowane. Szatan jest związany. Jest napisane, że jest związany, skuty łańcuchami i wrzucony do czeluści. To jest ciekawe miejsce, czeluść. Czeluść to jest miejsce, w którym przebywają demoniczne siły. Czeluść to nie jest piekło. Tak. To nie jest miejsce, bo w ogóle ludzie... Są różne historie, które opowiadają, że w ogóle w krainie śmierci demony męczą ludzi i tak dalej. O co chodzi? Demony, tak? Nie są w krainie śmierci. W ogóle tam ich nie ma, one w czeluści są. To jest w ogóle inny byt. Oczywiście demony mają przenikanie do krainy śmierci. O tym też nie będę teraz mówił, bo to nie warto. Nie, też nie nasza sprawa, bo tam nie będziemy, tak? Ale chodzi o to, że podczasie tysiącletniego królestwa szatan i demony są zdezaktywowani. Szatan nie działa na ziemi. Wtedy też tutaj na ziemi to najprościej można by ująć, bo to jest też ciekawa rzecz. Ktoś kiedyś mnie zapytał, to po co te tysiącletnie królestwo jest? Co tu się będzie działo? Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem tego, więc się modliłem i otrzymałem od Boga bardzo prostą odpowiedź. Wiesz, to co zostało zniszczone, tak, zostanie naprawione do pewnego stanu tutaj na ziemi. Rządy Chrystusa w pewnym sensie, tak, ponaprawiają pewną rzeczywistość ziemi. Też nie jest to dla mnie do końca jasne, ponieważ to i tak ma być potem zutylizowane, to ma zniknąć. To jest coś takiego, że to ma być zutylizowane, bo będzie nowe niebo i nowa ziemia. To nie będzie tej ziemi. Ale wiem, że te tysiącletnie rządy Jezusa i Kościoła, tak? One będą tutaj zaprowadzać pewne rzeczy, które nie zostały zaprowadzone za czasów, kiedy normalnie funkcjonowali tu ludzie. I nie wiemy do końca, co to będzie, ale też nie musimy się tym za bardzo przejmować. Ważne jest to, co się dzieje po zakończeniu tysiącletniego królestwa. Szatan wychodzi z czeluści i następuje ostateczna walka pod Armagedonem. I jest tak zwany, to jest ostateczna walka. Coś, co utylizuje szatana na wieczność. I w tym czasie następuje też zmartwychwstanie niezbawionych. Na sąd. To, czego wielu ludzi nie może przemknąć. Sądu przed wielkim białym tronem. My nie staniemy na sąd przed wielkim białym tronem. Rozumiecie? My nie. Ale niewierzący staną. I dostaną karę. Niestety. I pójdą tam, gdzie będzie szatan i gdzie będą demony, czyli do śmierci drugiej. Popularnie zwanej Gehenny. Nie jest to miła wiadomość o Bogu miłości, tym dobrym Panu, ale Bóg jest zarówno miłością, jak i sprawiedliwością, jak i sądem. On jest wszystkim, co należy. I odpowiednio do każdego zjawiska On jest. Rozumiecie mnie? To jest jak z sędzią, który ma zawód sędziego i skazuje gwałciciela dzieci, tak? A jednocześnie jest kochającym ojcem i przyjacielem. Nie można powiedzieć do tego sędziego, że on jest zły i że nie jest miłosierny. Nie jest zły i niemiłosierny. Oto część po prostu jego życia. Częścią życia Boga jest sąd. Dlaczego nas to nie dotyczy?
No bo Jezus został osądzony zamiast nas. Proste jak konstrukcja cepa. Rozumiecie, co to w ogóle za historia jest? Ja zawsze mówię, ludzie, my w ogóle się nie mamy co bać. W ogóle. Ale istnieje zmartwychwstanie ludzi niewierzących. Bo oni, ci ludzie niewierzący, staną przed Bogiem na sąd i to w ciałach. Tam nie staną duchy i dusze. Ich ciała zostaną odnowione przez cudowne działanie Boga na czas sądu. I posłuchajcie dalej. Oni do Gehenny już nie pójdą tylko jako duchy i dusze. Tylko jako duchy, dusze i ciała. Oni tam pójdą w ciałach. Dlatego Jezus mówi, tam będzie co? Płacz i zgrzytanie zębów. Niestety dusze nie mają zębów. I niestety dusze, przyjaciele, nie mają oczu. Dokładnie jest napisane, tam będzie łzawienie i zgrzytanie zębów. Tak mówi oryginał. Do Gehenny idzie się w ciele, co się już w ogóle nie podoba humanistycznej części w ogóle społeczeństwa. Jak to jest możliwe, że Bóg taki numer wali? No, ja widzisz. Przejdź na dobrą stronę lepiej. Ja zawsze mówię. To bardzo niebezpieczna postać, ten Bóg. On jest taki stronniczy, że się w pale nie mieści. To w ogóle nie jest humanistyczny Bóg. W ogóle. To jest Bóg, który mówi, chodź na moją stronę. Ja wygrałem. A tam wygrałem. Się tak nie nawalczyłem na specjalnie. Ale to ja jestem po wygranej stronie. Ja zawsze mówię, abstrahując, jak ja głoszę Ewangelię, ja ludzi nie przekonuję naprawdę. Ja nie przekonuję ludzi do Jezusa. Ja mówię, ludzie, chodźcie na dobrą stronę mocy. Tak? Tu jest naprawdę dobrze. Tu jest Mistrz Jedi. Rozumiesz? A tam, proszę Ciebie, jest Vader. Tak? Nie chodźcie na złą stronę mocy. Na dobrą. Wybierzcie, bo to się opłaca. Trzeba uwierzyć w ogóle w to. I następuje zmartwychwstanie niewierzących. Objawienie Jana, 20 rozdział. Od 11 do 15 wersetu. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedział, przez którego obliczem pierzchła niebo i ziemia i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga życia, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Zauważcie, na podstawie czego zostają osądzeni? Na podstawie uczynków swoich. Czyli różne będą formuły cierpienia w Gehennie. Często ludzie mówią, ale jak to? To jeden był taki, a inny. Ja mówię, człowieku, Gehenna to jest też wymiar jakiś. Gehenna to nie jest jakiś kocioł z człowieku z wapnem kaszonym. Ludzie to myślą, że to w ogóle, ludzie tak prymitywnie myślą, że się w głowę nie mieści. Gehenna to jakiś wymiar, jakiś byt. Rozumiesz? Jakiś byt. Inaczej będzie funkcjonował człowiek, który nie przyjął Jezusa, ale był dobrym człowiekiem. Tak? A inaczej będzie funkcjonował, proszę Ciebie, na przykład magister inżynier Stalin. No inaczej nieco. Troszkę inny poziom gówna będzie, w którym będzie siedział. Ten po kostki, ten po kokardki. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych swoich, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni. Czyli widzimy w ogóle, że wydało morze umarłych, czyli w ogóle, zobaczcie, co się dzieje. To jest w ogóle ciekawe słowo, bo to jest bardzo fizyczny zwrot. Wydało morze umarłych. I dalej jest napisany duchowy zwrot. I śmierć i piekło wydały. Tak? Czyli w ogóle widzimy, że ciała ludzi, nawet którzy byli zatopieni w morzach, zostają w jakiś cudowny sposób jakby podciągnięte do formuły życia, tak żeby mogły stanąć przed sądem. Rozumiecie, co to w ogóle za historia jest? To jest show. To będzie dopiero jazda. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, czyli widzimy, że Gehenna pochłania tamte wymiary. Śmierć, piekło, cały ten system jest wchłonięty, tak? I tam dopiero zaczyna się wielki problem, jakaś wielka czarna dziura, człowieku.
Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Szok. Księga Życia. Nasza książeczka zdrowia. Twoje imię jest w Księdze Życia. Koniec. Dlatego też, tak? Nie masz z tym nic wspólnego. Ale musisz o tym wiedzieć, że takie zjawisko ma miejsce. Bo ludzie też będą ci zadawali różne pytania w życiu. I musisz być pewny, tak? Że śmierć druga nad tobą nie ma prawa mocy. Musisz to wiedzieć. Musisz być pewny. Na końcu chcę wam powiedzieć o specyfice uwielbionego ciała, ponieważ musicie też o tym wiedzieć, co będziecie posiadali. Po pierwsze, teraz ciało jest zniszczalne, a dostaniemy ciało niezniszczalne. Niezniszczalne. W ogóle niezniszczalne. Przez nic i przez nikogo. Rozumiesz? Iron Man. Po prostu. Ostatnio nie mogłem się powstrzymać, byliśmy z żoną na randce. Jedliśmy sobie obiad i przed kelner coś tam nam przynieść. Nie mogłem się powstrzymać i postanowiłem go poinformować, że jestem Iron Manem. Po prostu powiedziałem, jestem Iron Manem. Następnego dnia rano idziemy na śniadanie. Stoi kelner. Dzień dobry, panie Iron Manie. Ale jakoś tak utkwiło mi. W ogóle uważam, bardzo duchowy film, szczególnie pierwsza i druga część. Ironmana zachęcam do obejrzenia. Po drugie, teraz ciało jest śmiertelne, a dostaniemy nieśmiertelne. Czyli śmierć nie panuje nad naszym nowym ciałem. To jest nieśmiertelny byt. Po trzecie, teraz ciało jest poniżone, czyli jest ograniczone czasowo i przestrzennie, tak? A dostaniemy ciało chwalebne, czyli nie podlegające żadnym ograniczeniom. Wiecie, co jest ciało chwalebne? Bo to jest takie dziwaczne słowo. Chwalebne ciało dostaniemy. Co to jest chwalebne ciało? Jakie chwalebne? Ciało, które jest ciałem obecnym, to jest ciało ograniczone. Żeby przyjechać z Warszawy do Gdańska, to my musimy w ogóle jechać samochodem kilka godzin. No samolotem polecisz powiedzmy w te 40 minut, ale cały czas jesteś ograniczony. Nie możesz sobie, proszę Ciebie, wstać rano, proszę Ciebie, zrobić kroku i znaleźć się w Ameryce. Tak? Nie działasz w ten sposób. Jesteś ograniczony czasem i przestrzenią. A teraz posłuchaj. Ciało uwielbione to ciało nieograniczone czasem i przestrzenią. Taka najciekawsza informacja, jeszcze jest kilka takich ciekawych informacji, na przykład taka, że Jezus w ciele uwielbionym przechodzi przez drzwi zamknięte. Czy na przykład twoje uwielbione ciało będzie ci pozwalało przechodzić przez różne elementy fizyczne. Przez ścianę na przykład. Rozumiesz? Będziesz mógł się przemieszczać. Ciekawą rzeczą jest to, jak wyglądają ciała anielskie, bo będziemy mieli ciała podobne do ciał anielskich, zaznaczam podobne pod kątem, że lepsze. Lepsze. I teraz posłuchaj. Wiecie dlaczego? Tutaj są aniołowie. Kto wie, że tu są aniołowie? A wiecie dlaczego ich nie widzimy? Bo oni się poruszają. Żebyś mógł zobaczyć anioła, musiałby ustać. Wiesz dlaczego, jak one się poruszają? Szybciej niż światło. Przynajmniej 300 tysięcy kilometrów na sekundę się poruszają. Dlatego ich nie można dostrzec. I uwielbione ciało, to będzie ciało, które się będzie tak poruszało. Krótko powiedziawszy, to co pomyśli Bóg, tak? Uwielbione ciało wykona. Rozumiesz? To co... I to jest opisane w księdze Ezechiela. Jest napisane tak, gdzie padł wzrok Pana, tam był cherub. Rozumiesz? To było coś niesamowitego. Wyobrażasz sobie, 6 skrzydeł, dwoma krył twarz, tak? Dwa rozłożone, dwoma krył nogi. I myśl Pana, a on tam jest. Szybszy niż światło. I teraz o co chodzi? To jest uwielbione ciało. Bez ograniczeń. Jakich? Czasoprzestrzennych. Czyli nie będzie nas ograniczał również, co? Czas. To jest szok. Będziemy poruszać się jako aniołowie. Ja was w ogóle zachęcam do rozważania pewnych rzeczy. Nie o wszystkim wam powiem, bo chcę, żebyście troszkę pomedytowali nad tym. Na przykład, co to znaczy, że będziemy zarządzać narodami? Kim? Musicie sobie zadać te pytania. Nie możecie być arogantami na takie rzeczy.
Kim będziemy zarządzali? No tak? Jesteśmy Kościołem, tak? Reszta ekipy, proszę Ciebie, w drugiej śmierci, tak? No to kim? Co to jest ten narodami? Tu się kłaniają informacje, że nie istniejemy sami, że nie jesteśmy jedyni. Że ludzie w ogóle myślą, że jesteśmy jedyni. Bóg stworzył ludzi i nie ma nic więcej. Ja mówię, człowieku, troszeczkę mówię szacunku dla Boga. Tyle. Człowieku, ludzie, w naszych rękach będą galaktyki. Te przypowieści o tym, że dostajesz 9 miast, 7 miast. Wiecie, co to jest? Jakie 7 miast? W ogóle, o co kaman, człowieku? Wy wiecie, jak będzie wyglądało Nowe Jeruzalem? 6000 kilometrów długie, 6000 kilometrów szerokie i 6000 kilometrów wysokie w ogóle, rozumiesz? Jakimi miastami będziemy zarządzali? Po samym tym Jeruzalem możesz do końca życia chodzić. I wszystkich kątów nie zwiedzisz. Policz sobie, jakie są wymiary Jeruzalem nowych. Tak? Galaktyki będą w Twoich rękach. Ludzie, moje i Twoje uświęcenie dzisiaj, tak, jest związane z nagrodami. Te nagrody to nie będą nagrody pod tytułem, bo tam o to chodzi, korona. To się tak popularnie mówi, dostanę koronę. Jaka tam korona? No człowieku, no co Ty uważasz, że co to jest? No korony Ci, no koronę dostanie, no koronę. No idziesz do nieba, ja masz koronę, proszę Ciebie, masz się tutaj. No, bez sensu. Chodzi o to, że dostaniesz w zarząd, tak, kosmosy. Będziemy władcami w imieniu Jezusa wszelkiego stworzenia. A Bóg jedyny wie, co tam wszędzie jest. Rozumiesz? Ja nie wiem, ale to, jaką garsteczką my jesteśmy tutaj, to mnie nie zadowala. Ja wiem jedno. Chrystus umarł za nas. Nie za innych. Co tam mają inne? Ja nie wiem, co tam się w ogóle dzieje dalej. Bardziej mi się rozjaśniło, jak obejrzałem Facetów w Czerni 1. Jak zobaczyłem na końcu tego filmu, jak kamera w ogóle wjeżdża do góry, pre Ciebie, wiesz, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, w ogóle, wiesz, Ziemia, kamera leci dalej. Układ Słoneczny, nasza galaktyka i tak dalej, leci dalej, leci dalej. Galaktyki, gwiazda, na końcu siedzi sobie gości, rzuca kosmosami. Ja mówię, o Boże, kochany. Gość w czapce sobie gra w kulki kosmosami. I to jest obraz Boga. Obraz Boga. To nie jest jakaś bozia. To nie jest też dziwny starzec z brodą. To nie jest jakiś sędzia z kijem, który chce Ci przylać. To w ogóle jest Bóg, który daje Ci w zarząd narody. To jest to. W uwielbionym ciele. Ludzie, my królować będziemy. Nasze ciała będą podziwiane przez cywilizację we wszechświata. Będą mówili, Chrystusowcy idą. Rozumiesz? Chrystusowcy. To oni. To oni. Armia Króla. Armia Króla. Takich ciał nie będzie miał nikt. Przemieszczających się z szybkością światła. Poruszających się człowieku jak Messerschmitt. Armia Króla. Aniołowie będą Ci służyć. Twoje ciała będą marzeniami aniołów. My nawet nie wiemy, wiecie, my się zmagamy z problemami tu na ziemi. Jak ja zacząłem sięgać pewnych głębokich rzeczy, to problemy pękły. Pękły w ogóle, ja się dzisiaj śmieję z diabła. Mówię, w ogóle, ty idioto, przecież ja w ogóle, ja się w ogóle nie liczę z tym, co do mnie mówisz. Ja jestem powołany do czegoś innego. Teraz nasze ciało słucha duszy, ale nowe ciało będzie słuchało tylko ducha. Nasza dusza i duch będą połączone. To będzie jeden byt. Teraz jesteśmy trójjedyni. Ale my nie będziemy funkcjonowali jako trójjedyni. Dlaczego? Powiedzieć Wam dlaczego? Posłuchajcie. Bóg jest trójjedyny. Amen. Ojciec, Syn i Święty Duch. Ale teraz jest trójjedyny. Teraz. On nie będzie trójjedyny.
O tym mówi Pismo Święte, trzeba dokładnie czytać. Jest napisane, że przyjdzie czas, kiedy Syn będzie, co? Poddany Ojcu. I wszystko będzie poddane Ojcu. Trójjedyność jest na dziś. Bo to dziś jest potrzebne wszystko. Rozumiecie, o co tu chodzi? To dzisiaj jest potrzebne. Bóg jest trójjedyny na nasze potrzeby. On dla nas jest trójjedyny. Dla nas. Dlatego stworzył trójjednego człowieka. Bo tylko trójjedyność jest w stanie funkcjonować w tej rzeczywistości. Duch, dusza, ciało. Inaczej nie można. Taki numer jest. No taka ziemia. Ale potem będzie nowa ziemia. Już nie będzie trójjedyności. Będziesz absolutnie zjednoczonym bytem. Rozumiesz? Nie będzie pokus, bo cię nie będzie miał kto kusić. Rozumiesz? Diabeł w Gehennie. Demonów nie ma. Rozumiesz, o co chodzi? Masz ciało, tak? Które jest zjednoczone z twoim duchem, ok? Nie ma żadnych kompleksików, nie ma żadnych lęków. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz? Nie ma nic, w ogóle lecisz. Widzisz Boga. Masz z Nim ustawiczny kontakt. Nie na zasadach, że chodzisz w wierze. Nie będziesz chodził w wierze. Dzisiaj chodzisz w wierze. Wiesz, jak będziesz chodził tam? W oglądaniu. W doświadczeniu. Co jest napisane? Że dzisiaj są te trzy największe. Wiara, nadzieja, miłość, tak? Największa z nich, oryginał mówi, ostatnia z nich, to miłość. Nie będzie żadnej wiary. Nie będzie żadnej nadziei. Nie będzie żadnych charyzmatów. Nie będzie się prorokować, mówić w innych językach, uzdrawiać, bo nikt nie będzie chory. Nie będzie się sprzeczać, bo nie będzie śmierci. Rozumiecie, jakie życie? I co? I zawsze w komisjach. No. I zawsze w komisji. Nowe ciało, nowi ludzie. Chcę, żebyś położył bardzo silny fundament nauki o zmartwychwstaniu. Żeby to, co dzisiaj do ciebie powiedziałem, było czymś, co nie przepuści najdrobniejszej kropli diabelskiego oszustwa. Jeżeli będziesz stawał przed problemami życiowymi, a będziesz, to bądź człowiekiem skoncentrowanym na zmartwychwstaniu. Rozważaj też codziennie powrót Jezusa. Jak nie masz co robić z wolnym czasem w swojej głowie, to rozważaj powrót Jezusa. Rozważaj swoją przyszłość. Rozważaj to, kim będziesz w wieczności. Rozważaj to, o czym dzisiaj mówię. Rozważaj to, że nigdy nie staniesz przed wielkim białym tronem. Rozważaj to. Rozważaj to, że nie będziesz siedział w wielkim ucisku. Rozważaj to. Jak kupisz konserwę, to sobie ją zjedz. A nie schowaj. Rozumiesz, o co chodzi? Paniaki, które naszykowałeś na wodę, proszę ciebie, to zrób sobie z nich doniczki i postaw. Nie będziesz potrzebował wody. W Ameryce jest, człowieku, szaleństwo, bunkry budują. Wiecie, jaki jest interes na budowaniu bunkrów? Cały czas się boją, że ktoś im na łeb spadnie. Wiesz, o co chodzi? Nie potrzebujesz bunkra. Pamiętam, jak straszyli nas, że Putin nas załatwi wszystkich, człowieku. A my akurat pojechaliśmy na konferencję na Ukrainę wtedy. Mówili, o, na Ukrainę idziecie na konferencję, Putin, Putin. Wchodzimy do sklepu, człowieku. Taka pierwsza myśl w ogóle, wiesz, a tak trochę sobie myślałem o tym. Jestem na Ukrainie, Putin, i wchodzę do sklepu, a tam papier toaletowy z Putinem wisi. Ty, no mówi, ale jazda. Ty, w ogóle jestem rozbrojony, w ogóle ty, no papier toaletowy z Putinem, normalnie, człowieku, tak go tam lubię, nie, na Ukrainie. Ja mówię, o, to oznacza poniżenie diabła. Tak? Człowieku,